Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 279 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat hackathonu dotyczącego well-beingu, a ten hackathon jest przygotowywany przez Komisję Europejską. Znalazłem coś takiego, co się nazywa Data for Healthy Recovery Hackathon. Link jak zwykle znajdziecie na dole. Jest to pomysł, który promuje Komisja Europejska, czyli tak naprawdę Unia Europejska. I ma to związek z tym, że wszyscy by chcieli wrócić do zdrowia po zakończeniu pandemii. I tak jak pojawiło się w informacjach na temat tego hackathonu, jest to już najwyższy czas, żeby przygotować te rozwiązania zdrowotne w modelu smart, czyli w takim modelu inteligentnym, aby pomóc Europie odtworzyć to, co zostało utracone w trakcie pandemii COVID-u. Tak, żebyśmy z tej pandemii wyszli mocniejsi, żebyśmy wyszli z niej szybciej niż w wersji standardowej, żeby przy wykorzystaniu tej cyfrowej transformacji można było ten proces leczenia przyspieszyć. Hackathon będzie trwał od 18 do 20 czerwca i będzie kładł właśnie nacisk na kwestie zdrowia cyfrowego, tak żeby rozwiązać najbardziej kluczowe problemy. Unia Europejska, Komisja Europejska zaprasza zarówno deweloperów, IT designerów, ludzi zajmujących się uczeniem maszynowym, sztuczną inteligencją, marketingowców czy przedsiębiorców do tego, żeby wzięli udział w tym hackathonie. Chcą przygotować, zaprojektować i uruchomić takie rozwiązania, które właśnie pomogą społeczeństwu w odtworzeniu gospodarki po pandemii. Linki oczywiście do szczegółowych opisów, do szczegółowych challenge znajdziecie pod filmem. Natomiast ja chciałbym z Wami się podzielić jednym z challenge i ten challenge ma na celu właśnie rozwiązanie kwestii well-beingu, czyli tego dobrostanu. Problem, który został postawiony przed uczestnikami hackathonu, jest taki, żeby zaprojektować narzędzie, które stale będzie monitorowało i wspierało właśnie ten dobrostan pracowników, którzy, zwłaszcza w sektorze małych i średnich i mikroprzedsiębiorstw, tak żeby te rozwiązania, które są z zakresu well-beingu, były jak najbardziej dostępne, żeby można było analizować pod względem ceny, pod względem zaangażowania i żeby można było jeszcze zastanowić się nad tym, w jaki sposób obniżyć stygmatyzację problemów psychicznych wynikających właśnie z tego niedostatecznego dobrostanu. I to, w jaki sposób firma Psyous, przepraszam, jeżeli nie umiem tego dobrze odczytać, link do tej firmy znajdziecie pod filmem, jest to partner tego challenge'u, to firma będzie pilnowała tego, żeby rozwiązanie, które zostanie wypracowane w trakcie hackathonu, będzie wspierało w pracy zdalnej firmy i pracowników właśnie w tworzeniu tych narzędzi, czy w dobieraniu tych narzędzi, które pozwolą poprawić im dobrostan. Myślę, że Tomek i jego firma WorkSmile powinni się tam udać na ten hackathon. Być może uda im się dotrzeć do wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej wraz ze swoim rozwiązaniem. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia w poniedziałek. Na razie.